Ej, to chyba ten gość, co dzwonił, wiesz? Ej, tylko nie spójrz go swoim zachowaniem. Ja, chyba ty! Cześć. Dzień dobry, witamy. No, jak oficjalnie. Cześć, Łukasz jestem. Rozmawialiśmy przed chwilą przez telefon. Jasne. Ja jestem Marcel, a to jest... Dominika. Marcel? A, oczywiście. Dziękuję. Chodź wyprowadzać po mieszkaniu, akurat mamy nadmiar wolnych pokoi. No, powiem, że na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę spoko. Nie ma chętnych, czy co? Nie, jest naprawdę bardzo dużo chętnych, ale ty wydajesz się być naprawdę... super gościem, dlatego ty bardziej cieszymy się, że przyszedłeś do nas. Tak mówią. Okej, co mogę ci zaproponować? To jest pierwszy pokój, jest dość przestronny, w miarę jasny. Jest mniejszy niż ten drugi, ale za to... Ale ten jest bliżej wyjścia, także w przypadku pożaru spowodowanego prostownicą domi, droga ucieczki jest krótsza. To jest duży plus. Jasne. Ile za miesiąc? 1000 złotych. 1000 złotych i do tego prąd, gaz... Nie, to jest 1000 złotych już z wszystkim. 1000. To ja pójdę otworzyć. O, hej, ja w sprawie mieszkania. Jest może Dominika? Jest, ja jestem Marcel, też tu mieszkam. O, Marcin? Co ty zrobisz? Wiesz co, no jestem zainteresowany, tak chciałem obgadać. O, ale super! Jeszcze przed chwilą nie mieliśmy nikogo, a teraz mamy 2 przystojniaków. Cześć, Marcin jest. Łukasz, nie chcę psuć atmosfery, ale tak sobie myślę, że 1000 złotych to trochę za dużo jednak dla mnie. Słuchaj, a gdybyśmy wzięli pokój we 2 i koszty byśmy podzielili na 2? To nie jest zły pomysł. Serio? Serio, no mi zależy, żeby jak najmniej płacić. Ja nie chcę też płacić co miesiąc za mieszkanie 1000 złotych. Ej, to przecież możecie sobie opracować taki system, że jak jeden przyprowadzi jakąś laseczkę, to ten drugi wyjdzie z pokoju, nie? Tak. Nie, no ja to ogólnie jestem DJ-em, także nocami mnie w sumie w domu nie ma. Super, ekstra. Ja, czyli wy tak serio? No co, super się dogadaliśmy. A w sumie wiecie co? Wydaje mi się, że mój pokój byłby najlepszy do podziału. O, to jakaś propozycja. Przepraszam. No. Moment. Ty chcesz oddać swoje królestwo? Wiesz, tak sobie myślę, że łóżko na scenie w pokoju Zuzy się marnuje, tylko trzeba zamienić tam paskudną dziecięcą tapetę. No dobra. To co? Może chcecie zobaczyć ten pokój? Tak, pewnie. Okej, zapraszam. Wiadomości z ostatniej chwili. Na Dietla mamy klęskę urodzaju męskiego. Zobaczcie, jakich mamy przystojnych, nowych współlokatorów. No, któż by nie chciał z nimi zamieszkać? Siemka. Siema. Dobra, dobra, bo my tu gadu, a przecież trzeba przynieść twoje rzeczy. No, wreszcie żegnam mauzoleum po Irku i witam podest w pokoju Zuzy. Od dzisiaj to będzie moja scena i wreszcie będzie ciekawie i godnie.